Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Z tej mównicy przedstawiciel wnioskodawców, bardzo zresztą potem wsparty przez panią posłankę, mówił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości oszukuje, kłamie. No każdy mierzy po sobie. Tak, to państwo oszukiwaliście Polaków, kiedy mówił premier Donald Tusk, mówił, że nie podniesie wieku emerytalnego, a podniósł. To państwo kłamaliście, kiedy program 500+ miał wejść, że pieniędzy nie ma i nie będzie. To państwo właśnie uważacie, że tak jak wy oszukiwaliście, to również i rząd Prawa i Sprawiedliwości oszukuje. Nie. Szanowni państwo, również pan był łaskaw powiedzieć, że działania rządu są antyeuropejskie. Czy działania rządu, który odstąpił od dyfuzyjności na rzecz równomiernego rozwoju, to państwo nazywacie antyeuropejskimi działaniami? I między innymi właśnie te działania rządu nakierowane na Polskę, ale całą, nie tylko na wielkie, no bo Unia Europejska, tak jak państwo chcecie, dwóch prędkości, żeby była. Więc w Polsce też lepiej tylko wielkie miasta wspierać, a po co wieś? Bardzo dobrym osiągnięciem jest nowa mapa pomocy regionalnej, właśnie dlatego, żeby ten zrównoważony rozwój istniał. I przewiduje się w tej mapie pomocy regionalnej, panie ministrze, że regiony, które będą kwalifikowały do udzielania pomocy regionalnej, obejmie ponad 90% wszystkich regionów w Polsce. Czy to jest prawda? Dziękuję.